Dzień dobry Państwu, magister Zarzycki, Szymonek. Szymonek tutaj zajął się parkowaniem mazaków na razie. Zrobił taki garaże. Dobrze. I Szymonku, popatrz, czarny mazakiem. Ja Ci go otworzę. Wykonaj to mnożenie, dobrze? Ile to będzie pisemnie? Spróbuj, o, teraz jest. Spróbuj to pisemnie pomnożyć. 356 razy 5. Jak to będziesz robił? Razy 6. To jest? 30. 30. To tu piszemy tak, 0 i 3 dziesiątki dalej. Dobrze. To są 3 dziesiątki, prawda? Co teraz? 5 razy 5. To jest? 25 to jest 3. 28. Tak. Tu piszemy 8 dziesiątek. A 2 dalej, tak? To 2 to były co? To są 2. Dziesiątki. Nie, to już nie dziesiątki teraz. Setki. Dwie setki. 5 razy 3 to jest 15, to jest 2, 17. 17. Dobrze. I jaka to jest liczba? Odczytaj ją. 1780. Dobrze, świetnie. A to jest liczba parzysta czy nieparzysta? Tak przy okazji. Podzieli się na 2? Mhm. Podzieli się, czyli to jest liczba? Parzysta. A po czym to można poznać od razu? Poznanie cyfry. Bo ta cyfra jest 0, tak? A jakby to była cyfra 4, to byłaby parzysta też? Tak. A jakby było 5? Nie. To byłaby nieparzysta. A to wiesz co, spróbujmy ją, podzielmy ją na 2 przy okazji. Dla treningu. Taki to będzie? 1780 podzielić na 2. O! Pokaż, jak ty to ładnie dzielisz. 17 podzielić na 2. Tak, to jest? Ile się mieści dwójek w 17? Właśnie. No, jak myślisz? 8. 8, dobrze. Tak, pięknie. Nad siódmeczką piszesz 8, tak. Bo ja to robię tak. 2 razy 8 to jest 17. Znaczy 2 razy 8? 2 razy 8 to jest ile? 18. Nie, 2 razy 8. 16. 16. No to napisz ładnie. O, tutaj musisz poprawić. Dobrze. No, pisz tutaj, Szymonku. Pisz 16. Gdzie napiszesz 16? No, nie w tym miejscu. 16, bo to sprawdzenie jest. Tutaj. Tak. Dobrze. Tak. Tak. O właśnie, dopisujesz 8. Ile się mieści dwójek w 18? Tak. Czyli 18 podzielić. Tyle samo. 8. Nie. O, pomyśl dobrze. 9. Tak. Tak. Wiesz co, tu jest. Aha, tu już 0. Ale wiesz co, jeszcze może tak, dopiszmy teraz tutaj to 0. Nie. Bo tu jest jeszcze 0. No poczekaj. 0 podzielić na 2. Czyli ile dwójek zmieści się w zerze? 2. 0. 0. No to tutaj piszesz 0 teraz. 890. Poczekaj, no teraz jeszcze sprawdzenie. 2 razy 0 to jest 0. 0, tak. Odjąć i wychodzi na końcu 0. Taki bałwan. Taki bałwan, no. 3 zera pod rząd. Albo 3 ziemniaki tak wyszczeliły. No jasne. Zgadza się. Wiesz co, można było to zrobić w ten sposób, że popatrz. Zamiast tutaj dzielić, to jak tutaj, tu wyszło 0, tutaj też jest 0, to 0 można było tu od razu dopisać, wiesz? Można było w ogóle nie dzielić. Ale zrobiliśmy tak, tak też można zrobić. Świetnie. A teraz wiesz co? Jeszcze jedna rzecz. Czy ta liczba 1780, popatrz, 1780, czy ona podzieli się na 3, ta liczba, Szymonku? Tak. Podzieli się? Tak. Nie? A po czym poznałeś, że się nie podzieli? Pamiętasz, jak sprawdzamy, czy liczba tak. się podzieli na 3? 1, 2, 7, 9. No tylko 8. Tak. 8, 16, 0, 16. Tak. A 16 się dzieli na 3? No właśnie, dzieli się czy się nie dzieli? Nie. Nie dzieli się. No to cała ta liczba. Nieparzysta. Znaczy nie podzieli się na 3. To nie mówimy nieparzysta, ona jest parzysta, tylko ona na 3 się nie podzieli, prawda? No ale to nic, ale to wykonamy dzielenie z resztą na 3 jeszcze. No to wykonaj. Dzielenie na 3 tej liczby. Pokaż, jak to ładnie robisz. Ile się myśli, czuję w 17. Tak.
Jak myślisz? 5. Tak, dobrze. Tak. Dobrze. Ale się myślę, że druje w 28. Tak. No jak myślisz? 7. No, 7 się zmieści, ale ile najwięcej się zmieści? Bo się zmieści jeszcze więcej, wiesz? 9. 9, tak. To pisz ładnie 9. Tak. Tak. Tu jest jeden i jeszcze. O właśnie, tak. Trzy. Tak, trzy. Dobrze, napisz trójeczkę, ale gdzie? Tutaj, tak. O właśnie, tutaj 9, tak. 1, tak. I to 1 to co to jest? 1 reszty. 1 reszty, tak. Czyli ta liczba podzielić na 3, to jest jaki wynik? Nie. Znaczy, no, wynik jest 593 i reszty 1, tak? To jest dzielenie z resztą. Czyli popatrz, gdybyś miał na przykład tyle powiedzmy jajek i podzielić na 3 osoby, to każda osoba dostałaby ile jajek? O, herbatka idzie do nas, wiesz? Znaczy nie idzie herbatka, to idzie ktoś z herbatką, tak? Mój tata. Twój tata idzie z herbatką, dobrze. No to Szymonku, popatrz. Jeżeli byśmy... O, dziękuję bardzo. Jeżeli byśmy... Patrz Szymonku, zobacz. Jeżeli byśmy tą liczbę, zobacz tutaj... A, herbatkę sobie bierzesz. Z miodem pewnie, nie? Tak. Popatrz. Jeżeli byśmy tą liczbę podzielili na 3, tyle jajek podzielili na 3 osoby porówno, to ile by dostała każda osoba tych jajek? Mielibyśmy tyle jajek, podzielilibyśmy na 3 osoby, to każda osoba dostałaby ile jajek? Najwięcej, że się zmieści, no. Trójek 17. Znaczy, no, ale całą tą liczbę, gdybyśmy mieli tyle jajek i dajemy na 3 osoby, to każda osoba dostałaby po ile jajek? To 593. Tak, tyle by dostała. I co jeszcze? Jeden. Jedno jajko by zostało nie podzielone, no bo nie ma jak go podzielić, prawda? No nie pokroimy jajka na 3 części, bo nam pęknie, prawda? Rozleje się. Masz rację, dobrze. Chyba, żeby było ten. Ugotowane, no nie? Ugotowane. Dobrze. Daj tą zatyczkę, dobrze? Masz zatyczkę, wręcz co? O, to zamkniemy tutaj. To już zmarzemy. Aha, wiesz co? Jeszcze tak, popatrz. Tu ją położymy, dobrze, ale wiesz co? Ja będę go używał, popatrz. A teraz tak, ta liczba 1780, czy ona podzieli się na 5? Bez reszty. Podzieli się na 5? Czy ta liczba jest podzielna na 5? No poczekaj. Tak. A po czym to można poznać? Pamiętasz, które liczby się dzielą na 5? No, które? Które się dzielą na 2 i na 3. Nie, to takie, to się coś dzielą na 6. A na 5 to jest inna reguła. Nie. No popatrz, wymień jakąś, na przykład tak, liczba 1 dzieli się na 5? Nie. Nie. 2 dzieli się na 5? Nie. 3? Ja bym była tutaj, tak, dzieli się, bo to jest 0, a piątka się dzieli na 0 i na 5. Znaczy 0 się dzieli przez piątkę, czyli tutaj, żeby liczba się dzieliła przez 5, to na końcu musi być jaka cyferka? 0 albo 5. No 0 albo 5, a tu jest? 0. To dzieli się ta liczba na 5? Dzieli się, no właśnie, przypomniałeś sobie regułę. Dobrze. No to ona się nam podzieli ładnie na 5, czyli ile będzie reszty, jak podzielisz na 5? 0. No to podziel na 5. Tym czarnym czy coś innym kolorem? No czarnym, dobrze. No to dziel ładnie. Pokaż, jak to ładnie dzielisz na 5. Siedemnaście. 3, tak, dobrze. Tak. Dobrze. Tak. Tak. No i jeszcze musisz dopisać. Tak. Ładnie szósteczka, o właśnie, tak, pięknie.
Tak. 0, reszty 0. No świetnie. Dobrze. Więc podzieliła się na 5, zgodnie z przewidywaniami naszymi. A teraz popatrz, jeszcze mam jedno pytanie. Czy ta liczba jest podzielna przez 10? Czy podzieli się na 10 ta liczba? Tak. A po czym można poznać? Czy dzieli się, czy nie dzieli się? Jak myślisz? Nie wiem, nie robiliśmy. Nie robiliśmy tego. No, no właśnie. No to wiesz co, to spróbujemy wykonać, dobrze? Wykonaj dzielenie przez 10. Takiego czegoś nie robiliśmy jeszcze nigdy, że przez... Tak. Przez pół roku chyba. Tak. Bo to jest liczba dwucyfrowa, prawda? Dzielimy przez liczbę dwucyfrową, ale to się robi tak samo, Szymonku. Jak miałem 5 lat i pół, to wtedy zaczęliśmy lekcje. No właśnie, no zgadza się, dobrze. No i teraz popatrz, 17 podzielić na 10. 1. Tylko wiesz co, no nie w tym miejscu napiszemy. Tutaj, o. No, nad siódemką, napisz tak w razie nad siódemką. Dobrze. No i teraz co? Tak. I odjąć. Dobrze. No, dopisujesz. Ósemeczkę, tak. 7, dobrze. Tak. Dobrze. Co dopisujemy teraz? Poczekaj, musimy coś dopisać. O właśnie. O tak. 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 Więc czy ta liczba dzieli się na 10? Czyli 1780 podzielić na 10 to daje jaki wynik? Tak, 178 po prostu. Czyli jakby było 1780 jajek podzielić na przykład na 10 restauracji, żeby one ugotowały jakiś obiad, to każda by dostała po ile jajek z tych restauracji? Popatrzmy tutaj. Jakby było tyle jajek i 178. Tak. I zostałoby jakieś jajko reszty? Nie. Niepodzielone? Nie zostałoby. Dobrze. To Szymonko, popatrz. To mam dla Ciebie takie pytanie. Czy odgadujesz już, które liczby dzielą się przez 10? Jak myślisz? Które liczby się dzielą przez 10? Takie, które co? Mają ósemkę. No, mają ósemkę w środku? No, niekoniecznie. Jak myślisz? Spróbuj odgadnąć. Które? Na przykład, o zobacz, taka liczba. Ja na przykład mówię taką liczbę. 2, 3, 5. O, czy ta liczba się podzieli na 10? Podzieli się ta liczba na 10? Podzieli się, myślisz? Nie. A po czym poznajesz, że się nie podzieli? Jak myślisz? Po czym można to poznać? Nie wiesz? No to dzielimy ją. Dobrze. To wykonujemy dzielenie. Dziel Szymonku na 10, tą liczbę. Tak, dobrze. Dobrze, tak. Ja będę miał rację, to pójdę. No to już masz rację, Szymonku, bo to powiedziałeś, że nie wiesz, czy się dzieli, no nie? Czyli się nie możesz pomylić. Mówiłeś prawdę, że nie wiesz, tak? Tak. Dobrze. Chyba trochę już zero. Tak. Dobrze. Nie podzieli się. Nie podzieli się, no właśnie, już to widzisz, no nie? Ale to jest najmniej czwórka. No tak. Nie dziesiątka. Nie dziesiątka, dobra. No ale zrób do końca, żeby reszta była. Tu jeszcze musisz. Tak, odjąć. 4. Dobrze. Więc czy ta liczba. Odczytaj tą liczbę w ogóle. Co to jest za liczba? 2354. Dzieli się przez 10? Dzieli się? Nie dzieli się. Bo jaka reszta zostaje? Ile zostaje reszty? 4. Czyli popatrz, jeżeli by dla 10 restauracji przywieziono 2354 surowe jajka, to jak szef tych restauracji podzieli na 10 dla wszystkich restauracji, to każdy dostanie po ile?
235. A cztery jajka zostanie dla szefa, prawda? Sobie wypije je na surowo, na przykład, albo zrobi sobie jajecznicę, no nie? No bo już nie ma co z nimi zrobić, przecież nie pokroi na... Nie lubię pić jajkę. Ale jajecznicę lubisz? Lubisz, nie? Z cztery jaj to byłaby dobra jajecznica. Dobrze. To Szymonku, które liczby się dzielą przez 10? Poznajesz już, które? Tak. 5 się dzieli. Wiesz co, 5 się dzieli na 10? Poczekaj. Tak by było 2. Ale nie, to 10 na 5 się dzieli. Popatrz, zobacz. 10, zobacz. 10 podzielić na 5 to jest 2, rozumiesz? Czyli 10 się dzieli na 5. Ale Szymonku, popatrz tutaj, dobrze? A 5 podzieli się na 10? Taką normalną nie. drogą? Nie. Normalną drogą się nie podzieli. Byłby ułamek, wiesz? Ułamek to byłby. Ale bez ułamka się nie da. Więc to się mówi, że 5 się nie dzieli na 10. To 10 się dzieli na 5, rozumiesz? 10 dzieli się na 5, ale 5 nie dzieli się na 10. No ale posłuchaj, po czym... O, ja napiszę pewną liczbę, zobacz. Taką liczbę napiszę. Szymonku, patrz. O, tutaj. Czy ta liczba dzieli się na 10? Mhm. Podzieli się ona na 10? Ta liczba, jak myślisz? Nie. Nie podzieli się, tak? A ile zostanie reszty, jak myślisz? Jeden. Zostanie reszty jeden? No masz rację. Ale wykonajmy to na wszelki wypadek. Widzą Państwo, jak ja uczę. Ja staram się, żeby uczeń sam odkrył pewną zasadę. Z maturzystami to idzie koszmarnie, ale z dziećmi małymi, 6-latkami to idzie nieźle. Tak. Dobrze. Będzie... Tak. Niestety, ale się nie da. No tak. I reszty zostanie ile? A ile ty mówiłeś, że będzie reszty? No jeden. No to zgadłeś? Tak. No to daj, przybij mi tutaj piątkę. Że miałeś rację. Dobrze. A wiesz co? To teraz popatrz, dla ciebie jest takie zadanie. Popatrz, ja ci zadam jeszcze pytanie. Tutaj, Szymonku. Taka liczba. O, czy ta liczba dzieli się na 10? Zobacz. 786. Podzieli się na 10? Zobacz, jak myślisz, ta liczba? Jeżeli przywiozą tyle jajek dla 10... Nie. A ile zostanie reszty? Ile zostanie jajek dla tego szefa? 6 jajek zostanie. No masz rację. No to słuchaj, to teraz powie... Ty napisz taką liczbę jajek, że podzieli się na 10. Sam napisz taką, powiedzmy, trzycyfrową, żeby była trzycyfrowa. Trzy cyferki, żeby miała. No, spryciarz jesteś. No ta się dzieli na 10. Zgoda. Ale żeby nie było tam za dużo zer. O. Dobrze. Dobrze. A napisz liczbę czterocyfrową, żeby się dzieliła na 10. Czterocyfrową. Musisz zmazywać tutaj coś? Nie musisz zmazywać nic. Zawsze coś dopiszesz. Tak, zgoda. A jakbym tu. A z tyłu nie dopisuj nic, tylko z przodu dopisz coś. Możesz dopisać tutaj 3 z przodu? No dopisz. Dałeś tak. Odczytaj tą liczbę. Co to jest za liczba? 11. Nie. 1150. I ona się podzieli na 10? Tak. No to słuchaj, po czym poznać liczby, które się dzielą na 10? Po czym można poznać? Co one muszą mieć, takie liczby, które się dzielą na 10? Domyślasz się? Muszą być na końcu zero. No właśnie, czyli popatrz, ten szef tych restauracji, tych 10 restauracji, że zamawia jajka, to żeby porówno było dla każdego, prawda? To musi być na końcu zero. Na końcu musi być zero, on musi być taki mądry. A wiesz co, teraz wyobraźmy sobie coś takiego, że ten szef tych 10 restauracji zrobił się taki bogaty, bo robił dobre jedzenie, zarabiał na tym i ma teraz 100 restauracji. Czyli zamawia jajka dla 100 restauracji od razu. W 100 miastach i chce porówno im dać tych jajek, to które liczby się dzielą na 100? Które liczby, jak myślisz, jaka liczba się podzieli na 100? 10. No, ale chwileczkę, 10 się podzieli na 100? Jak zamówi 10 jajek? No 1000 się podzieli na 100, zgoda, 1000 się podzieli na 100. Patrz, ja napiszę tutaj, 1000 podzielić na 100, zobacz Szymonku, to jaki jest wynik? Popatrz tutaj. Szymonku, patrz. Szymonek, 10. No to wynik jest 10. A reszty? Zero. Reszty zero. Jak reszta jest zero, to możemy nie pisać. O, zrobiłeś. Wiesz co ty zrobiłeś? Jaką figurę, jaką bryłę? To jest grania stosów. Wiesz, to się nazywa grania stosów trójkątny. Bo tam jest trójkąt w podstawie, no nie? To jest grania stosów trójkątny. Ile on ma ścian, tak przy okazji? Ścian. Cztery.
No, powiedz dobrze, bo podstawę też liczymy. 5. Tak, no dobrze, 5, bo dwie podstawy i trzy ściany boczne, prawda? Ile ma ścian bocznych? Opowiedz może taką rzecz. Ile ścian bocznych ma ten graniastosłup? Ściany boczne są te, o ta, ta i ta. 3. Ile ma podstaw? 2. Górna i tam jest dolna, prawda? Ile ma wierzchołków? 3. No nie 3, ten na dole też tam trzeba liczyć. Tam nie ma kuleczek. 6. Wiesz co? Pamiętasz takie nasze twierdzenie? Twierdzenie Eulera Szymona? Tak. To patrz, policzymy tak. Ile jest wierzchołków? Wierzchołki, krawędzie, ściany. Szymon, bo policzymy według tego twierdzenia Eulera Szymona, które ty odkryłeś, prawda? Tylko wiesz co, może dorobimy... niech sobie tak stoi, dobrze. Kuleczka niech tu leży. I patrz, Szymonku, patrz, wypełnimy sobie naszą tabelkę. Ile jest wierzchołków? Podyktuj mi, ile jest wierzchołków. No, wierzchołki to są te kuleczki. 6, bo tutaj 3 na górze i 3 na dole, których nie ma. 6, dobrze. Ile krawędzi jest? 6. A no to wiesz co, 6 widać, ale o, ja dorysuję te, których nie widać na razie, nie? Bo brakuje nam klocków. O, tutaj i tutaj. To ile jest krawędzi tak naprawdę? 9. Krawędzi jest 9, dobrze. A ile jest ścian? 5. Tak, ścian jest 5. No i popatrz, jaki tu wzorek? Jak my to robiliśmy, pamiętasz? Co dodawaliśmy? Wynik musi wyjść jaki? Pamiętasz, jaki tu wychodził wynik? 12. Znaczy 2 wychodziło na końcu, prawda? Jak tam coś się... Co trzeba zrobić, żeby tutaj wyszło 2? 6 plus 5, zobacz. 6 plus 5. I co trzeba zrobić od tego? Odjąć? Odjąć 9, zobacz. Patrz, Tomku. To, dodać to, odjąć to, daje... Czyli wierzchołki plus... A czemu zawsze tak jest? No bo to odkryłeś. Poczekaj, ja zaraz coś powiem. Wierzchołki plus ściany, odjąć krawędzie, tak? Jest równe 2. Wiesz co? Bo takie twierdzenie odkrył taki wielki matematyk, jeden z największych matematyków, Euler. Najlepszy? Wiesz co? Niektórzy twierdzą, że najlepszy, a niektórzy twierdzą, że najlepszy był Gauss. A jeszcze... Słyszałeś o takim Gaussie? Nie. A jeszcze bardzo, bardzo dobrym matematykiem był na przykład Newton. Tak samo bardzo dobrym matematykiem, wiesz co, było mnóstwo wielkich matematyków. A ja? Ty na razie jeszcze jesteś chyba najlepszym matematykiem wśród przedszkolaków, tak można powiedzieć, nie? Wśród sześciolatków, to kto wie, może jesteś najlepszy na świecie nawet. No... Na pewno najlepszy nie jestem. Jesteś najlepszy tutaj w domu, no nie? Ale tata jest chyba najlepszy. No tata jest, no więc... Ale czasem tata poprawia. No dobrze, więc ty jeszcze musisz pracować, wiesz? Bo ten Euler, tak samo ten Gauss, to oni się bardzo dużo uczyli, wiesz? I lubili matematykę. Ty lubisz matematykę? Tak. Ty też lubisz, no nie? Więc kto wie? Być może będzie tak. Być może kiedyś będą, jak... Być może za 100 lat, jak ktoś zapyta, jaki był największy matematyk na świecie, to powiedzą dzieci co? Powiedzą. Szymon... Urbanowicz, tak. Ale będą mówili od razu, ale kto go nauczył? Pan Wojtek. Bo pan Wojtek go nauczył, no właśnie. To był w takim razie, ja wtedy będę kim? Będę najlepszym nauczycielem na świecie matematyki, no nie? Ale to wiesz, to się okaże dopiero. Może wam przynieść to takie. Wiesz co, jak będziesz najlepszym matematykiem, to ja ci dam takie. Taki komplecik. Dobrze. Szymonku, ale wiesz co, bo ty mnie pytałeś, dlaczego tak jest, no nie? Bo ten Euler, ten wielki matematyk, widzisz, patrz, czyta się Euler, widzisz, a pisze się Euler. Ten Euler. On odkrył, że tak jest dla wszystkich takich brył wypukłych. Wiesz, co znaczy wypukła? Wypukła to znaczy taka, że nie ma takich wgłębień jakby. Nie ma takich dziur w sobie ta bryła. On to udowodnił po prostu, zrobił dowód tego, wiesz? Ja tego dowodu z tobą nie zrobię teraz jeszcze, bo nie chcę mi się tego robić, ale kiedyś ci go pokażę ten dowód. Ile by się tego robiło? Ten dowód? No wiesz co, jakbyś był starszy o parę miesięcy, to ten dowód bym z tobą zrobił, ja wiem, a 5 minut może. Ciekawe, jak urosłem. Za pół roku jak urośniesz, tak? Dobrze. Więc będziesz pamiętał, że tu zawsze wychodzi 2 w takich rachunkach? Patrz, wierzchołki plus ściany, odjąć krawędzie, to wychodzi 2 dla tych wszystkich brył, które my znamy. Dobrze. No wiesz co, ale Szymonku, musimy zrobić to zadanie. Takie. Które liczby się dzielą przez 100? Popatrz. Co wpisać tutaj? Jaką liczbę? 10.
No 1000. No 1000 się dzieli na 100, ale tylko 1000 się dzieli na 100? Nie. No to jaka inna się dzieli na 100? 10 tysięcy. No 10 tysięcy. No dobrze, to ja napiszę 10 tysięcy. 100 tysięcy. Dobrze, ale słuchaj, żeby ta liczba nie miała samej zer, a się dzieliła na 100, to co ona musi mieć? Bo tutaj są na razie jedynka i same zera, no nie? 10 tysięcy, 100... 10 tysięcy, 100, tak? Mówisz, że się podzieli na 100, tak? Podzieli się na 100? Tak. Zgoda, podzieli się. A zobacz, a 10 tysięcy, a 10 tysięcy 800, podzieli się na 100? Nie. Przecież... Tak. No to jak? Nie czy tak? Jak myślisz? Tak. Podzieli się na 100, tak? No to spróbujemy, wiesz? Udowodnimy to, że się dzieli na 100. Popatrz. Szymonku, wykonamy to, dobrze? Odsuniemy tą naszą bryłę. O, to nic, pod płotem ona się naprawi. Może sama za kilkanaście lat. Wiesz co, patrz, tutaj się coś zrobiło. Wiesz co to jest w matematyce, takie coś tak się nazywa? Takie, nazywa się graf, to jest graf. Wiesz? Ja cię nauczę też. O, teraz ten graf ma tutaj pętlę, albo cykl inaczej. Czy tam drogę zamkniętą? A, proszę Państwa, nauczę, miałem teorię grafów na studiach, tylko to było, proszę Państwa, ładnych kilkadziesiąt lat temu. O, a to jest taki graf przestrzenny. No, Szymonku, patrz, 10 tysięcy dzielimy na 100. No to co robimy najpierw na 100? Bierzemy całą tą liczbę, no nie na 100, to ile będzie razy? Ile liczba 100 się zmieni? 1. Tu piszemy jedynkę, prawda? Dobra, teraz co robimy? 1 razy 100 to jest ile? 100. To ja już będę pisał, bo tobie jest niewygodnie to było wypisać, za daleko. Teraz 108 odmienić 100 to będzie ile? 8. 8. Teraz dopisuję następną cyferkę, prawda? 0. No to dopisuję 0. Nie. I w 80 100 ile razy się zmieści? 0. 0 razy się zmieści. No to piszę 0. Teraz zrobię sprawdzenie. 0 razy 100 to jest? 0. To jest 0. Piszę tutaj 0. Odjąć. To zostanie ile? 8. 10. 80. Dopisuję teraz co? 0. 0. 800 na 100. To jest 8. No to popatrz. To ta liczba podzielić na 100, jaki da wynik? 108. 108. Zrobimy jeszcze sprawdzenie, dobrze? Patrz. Jak sprawdzić to dzielenie? 108 razy 100. Razy 100. No to jak się mnoży razy 100, pamiętasz? Już wiem, patrzcie. Ja no, wiem. No to napisz tutaj wynik. 100 razy 100 to jest 10 tysięcy. Tak. A 100 razy 8 to jest 800. Czyli razem... 10 800. No dobrze, no i taki będzie wynik, prawda? A można było też zrobić inaczej. Można było do tej liczby co zrobić, tak mechanicznie. Tak od razu, błyskawicznie. Jak się mnoży przez 100, to co się robi? Pamiętasz? Jak się mnoży przez 10, to się co robi? Patrz, jeżeli będzie 23, przypomnij sobie, razy 10, to jaki będzie wynik? 230. A 23 razy 100? 2030. 2000, no nie 30, tylko 2000? 300. No to jak się mnoży razy 100, to co się robi? Z liczbą. Co się robi, Szymonku? Dopisuje się tylko 2 zera. 2 zera. No więc tutaj, no więc zrób tą metodą teraz tutaj. Taką metodą mechaniczną, czyli taką dla ludzi bezmyślnych. Znaczy, no, proszę Państwa, nie wypowiadam się. Dla ludzi, którzy znają tę metodę po prostu. To jest dobra metoda, o. No ale nie, już no dopisz 2 zera, tak jak mówiłeś. Tak? 0 i 0. No i zgodziło nam się? Mhm. Zgodziło się. To razy to daje to. Więc dobrze wykonaliśmy dzielenie, prawda? Tak. No to Szymonku, popatrz. Teraz musisz odkryć twierdzenie Szymona o dzieleniu przez 100. Które liczby się podzielą na 100? Już wiesz, które się podzielą na 100? Tak, 1000. Na przykład. No na przykład, ale po czym poznać? Ta liczba dzieli się na 100, ta? Tak. No to po czym poznać, że ona się dzieli na 100? Wiesz, po serce. Wiesz co? Jak będzie, jak jest 100. Ale... Po czym poznać? Na przykład... Żeby były No. 2 zera. 2 zera, ale gdzie? W środku, czy... Gdzieś w środku, czy na końcu? Na końcu. Na końcu. Na końcu muszą być 2 zera. Się dzieli wtedy przez 100. W środku. No tak. To zero nie ma znaczenia, prawda? Te mają znaczenia. No dobrze, no to odkryłeś pewną regułę. To popatrz. To zrobimy jeszcze jedną rzecz. Popatrz. O. Które... No, zaraz... O. Tutaj parking zlikwidowałem. Popatrz, które liczby się podzielą przez 1000? Jak się domyślasz? Co liczba musi mieć, żeby się podzieliła przez 1000? 2 zera albo 3. 2 zera na końcu, tak mówisz? Czy 3? No tak, jak zdecyduj. Jak myślisz? 2 albo 3 albo. No to poczekaj, no to zrobimy, że będzie miała tylko 2 na końcu, dobrze? No na przykład wezmę sobie 800, o.
8. Poczekaj, 800 podzieli się na 1000? Nie. Nie, nie podzieli się. No właśnie. To ile musimy... No ale 100 się podzielić na 800. No, no Szymonko, ale poczekaj, poczekaj. Na razie dzielimy przez 1000. Więc co liczba musi mieć, żeby się podzieliła przez 1000 na końcu? 3 zera. 3 zera musi mieć. No sprawdzimy. Patrz, tu ma 3 zera, a tutaj mamy na przykład o tak. Jaka to jest liczba? 15 tysięcy. Podzielić na 1000. To jaki będzie wynik od razu? 15. To wynik będzie 15, prawda? Jak przyjedzie 15 tysięcy jajek dla 1000 restauracji, to każdy dostanie tych jajek po 15. Dobrze. No to popatrz. Żeby się liczba dzieliła przez 10, to co musi mieć? Żeby się dzieliła przez 10. Musi mieć? 1 zero. 1 zero na końcu. Jeżeli, żeby się dzieliła przez 100, to co musi mieć? 2. Musi mieć 2 zera na końcu. Żeby się dzieliła przez 1000? 3. To musi mieć 3 zera na końcu, prawda? Żeby się dzieliła przez 10 tysięcy? 4. To musi mieć 4 zera na końcu, prawda? No i tak dalej, tak? Rozumiesz? No i to jest... Każda piramida. Tak. I tutaj odkryłeś twierdzenie Szymona, tak? Twierdzenie Szymona o dzieleniu przez 10, 100, 1000 i tak dalej. A zobacz, którą mamy godzinę teraz? Popatrz na nasz zegarek. Na mój zegarek. Na nasz. 11:05. Nie, nie, nie ma 5 jeszcze. Jest dokładnie 11. Popatrz, ta wskazówka minutowa jest na 12, tak? Czyli to jest 11. Jeszcze mamy 15 minut. Tak, 11:00, tak możemy powiedzieć. Nie, patrz, jest 11:00. 00. A my kończymy 11:15, czyli jeszcze 15 minut mamy. A jak się mówi na 15 minut inaczej? 15 minut to jest co? Co to jest? Pamiętasz? Kwadrans. Kwadrans, tak. A 12 minut to jest ile minut inaczej? 12 to jest? Tuzin, tak. Czyli znasz takie różne słowa? Tuzin, kwadrans, prawda? Ale to jest 17. Czy ma 17 swoją nazwę? Wiesz co, nie ma swojej nazwy, ale możemy, jak nie ma nazwy 17 jakiejś swojej własnej, to my możemy wymyślić. No to jak byś chciał nazwać 17? Popatrz, jeżeli ty będziesz sławnym matematykiem, wiesz co mogą sławni matematycy robić? Nadawać swoje własne nazwy. Jak ja bym był sławnym matematykiem, to ja bym... Już panie. Znaczy, no wiesz co, ja to jestem sławnym budującym, wiesz? Że byłem nauczycielem matematyki wyrzuconym ze szkoły i robiłem wtedy budówkę, wiesz? I wtedy byłem słynnym budującym. Ale słynnym matematykiem to ja nie jestem jeszcze w tym momencie, ale jak ty będziesz słynnym uczniem z matematyki, to ja będę wtedy słynnym... Sławny. No, słynny, sławny to jest to samo, wiesz? To jest na jedno i to samo wychodzi. Już wiem, jak bym to nazywał. No to jak nazwiesz 17? Jak byś chciał nazwać? Wiesz co, może zróbmy tak, popatrz. Kar. Ja, kar? Samochód to jest. Aha, wiesz co, popatrz. Ty się zastanowisz i jutro powiesz, jak byś chciał nazwać 17, dobrze? I wtedy ja napiszę 17, to się równa tam coś tam, no nie? A tu na razie damy pytajnik. Dobrze, ale wiesz, co ja chciałem z tobą zrobić? Chciałem z tobą zrobić teraz chyba coś takiego. Wiesz co, coś o łameczkach zrobimy na koniec. Fajnie. Lubię. No, właśnie, ja wiedziałem. Aha, wiesz co, jeszcze jedną rzecz bym nie zapomniał. Czy wiesz, jaka jest dzisiaj data? 2015 rok. Znaczy 2015, prawda? Rok jest 2015. Cały czas my się mieli. Tak, ale chodzi mi o to, jaki dzień i jaki miesiąc. Wiesz jaki jest dzień? Jaki miesiąc najpierw? Miesiąc... Wrzesień. A wiesz skąd jest nazwa wrzesień? Bo w lasach są takie roślinki, które się nazywają wrzosy. Wrzos. Wiesz co to jest wrzos? Widziałeś kiedyś wrzos albo wrzosy inaczej? To są takie niewysokie trawki, ale mają takie piękne niebieskie kwiatki malutkie, wiesz? Więc jest tak w lasach... A widziałem! W lasach jest tak niebiesko na ziemi, tam przy ściółce. Widziałem kiedyś, są koło naszej działki. No to się nazywają wrzosy, no właśnie. I te wrzosy kwitną w jakim miesiącu, jak myślisz? We wrześniu, dlatego jest taka nazwa, wrzesień. Wrzesień, bo kwitną wrzosy. W lasach, tak? Więc jest wrzesień. Ale który dzień września jest teraz? Wiesz, który? Czy to jest 7 września, 8 września? Nie, jest 23, patrz, jest 23 września. A jak tata był na weselu, czy tam gdzieś, to był 16. No właśnie, a dzisiaj patrz, dzisiaj jest 23, a wiesz, który wrzesień to jest który miesiąc w ciągu roku? No to patrz, policzymy. Patrz, liczymy. Pierwszy, styczeń. Luty. Marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. No to który?
Dziewiąty. A jak się pisze po rzymsku dziewiątkę? Napisz tutaj rzymską dziewiątkę, tylko od początku odsunę herbatkę, żeby nie rozlać. Łatwo. No, to dla ciebie to jest łatwo. O, tu. Tak, o właśnie. Tak. Tylko wiesz co, żeby się to nam tutaj nie łączyło, to tak napiszemy. O, świetnie. Czyli popatrz, taka jest dzisiejsza data, prawda? I kreski. Wiesz co, te kreski to można robić, można nie robić. Wiesz co, może nie róbmy tym razem. Więc to jest 23 dzień września 2015 roku, prawda? Tutaj to nawet kropkę trzeba stawiać, bo to jest skrót roku. Tak mi się wydaje. Proszę Państwa, nie jestem ekspertem wielkim, ale zdaje się, że tak. I wiesz co jest ciekawego w dzisiejszym dniu i w dzisiejszej nocy? To popatrz. A, już wiem, bo dziś jest równa, bo tata mi powiedział, że dziś była równa noc. Tak. 12 godzin noc, 12 godzin. No właśnie, to jest równonoc, wiesz, to jest równonoc. Czyli, a wiesz, może na następnej lekcji ja się przygotuję lepiej i ja ci wytłumaczę, skąd się to bierze, że akurat dzisiaj jest równa noc, wiesz? Bo to zależy od słońca. Zależy od położenia Ziemi względem słońca, bo patrz, bo Ziemia, jak. O, wiesz co? No bo to sam Ziemia się wolniej kręci? Nie, Ziemia się kręci tak samo, to chodzi o coś innego. Trzymaj tutaj to, Szymonku, dobrze? To jest słońce, tak? To jest słońce, a tutaj, żeby było widać, o, a to jest Ziemia. I popatrz. Gdy Ziemia obiega Słońce, prawda? O, zobacz, tak obiega, prawda? Tylko, że jeszcze się na dodatek jeszcze kręci wokół osi, tak? Obraca się wokół osi. Tylko pytanie jest takie, czy tak się kręci wokół osi, czy inaczej troszkę? O, właśnie, ona jest taka przekrzywiona, prawda? Ta oś ziemska, o... Jest trochę spłaszczona. No, Ziemia jest trochę spłaszczona, no, tak. Bo tak. Ale wiesz co, tego spłaszczenia to ciężko byłoby zobaczyć, bo on jest niewielki, ale patrz, oś ziemska, o, taka jest, nie tak jest przechylona. I przez to, że jest tak oś ziemska przechylona, to w niektórych punktach Ziemi noc jest dłuższa, a w niektórych noc jest krótsza. Ale jak obiega dookoła Słońce, to w pewnych dniach jest porówno, wiesz? Ja Cię to dokładnie wytłumaczę następnym razem, jak będziemy o tym rozmawiać. Dobrze. No to świetnie, to mamy to z głowy. Dinozaur się urodził z Słońca. No tak. Wiesz co, to jest dinozaur? Wiesz co, mi się wydaje, że to jest nosorożec może? Albo jest to chyba nosorożec, bo mam takie dwa wiesz, tej rogi, wiesz? To jest ssak. To nie jest dinozaur, tylko ssak. Ale były podobne dinozaury, były podobne, wiesz? Ale to chyba jest ssak. On jest za mały, Znaczy, on jest za mały, to po pierwsze. A po drugie, ja jestem za mały biolog, żeby tak rozpoznać od razu. To schowajmy go, dobrze? On jest za mały. No, ja też jestem za mały. Jest taki. Tak. Wiesz co, to mówiliśmy o ułamyczkach. To popatrz. Patrz, Marku. Zrobimy to troszkę o ułamkach. Która jest godzina? No zobacz teraz na moim zegarku. 11.06? 11.06. To ile nam jeszcze minut brakuje do przerwy? 8. Nie? Jak 6, to jeszcze? 9. 9, żeby było 15. Tak. A wiesz co, zrobimy sobie może takie zadanie. Popatrz. Jeden kwadrans, to ile to jest minut, pamiętasz? 15. 15 minut. To po pierwsze. Kwadrans mi przypomina sprężynę. Tak, no tak. Zgadza się. Tak słowo tak to brzmi, no nie? Tak sprężynująco brzmi to słowo. A teraz pytanie takie. Jeden kwadrans, to jest jaka część godziny? Co tutaj wpisać? Jaka część? Nie na czwarta. No dobrze, no zapisz sam. Tu? Tak. Tak, o świetnie. Jedna, czwarta i tu H już jest, godziny. Dobrze. A teraz mam takie pytanie. Popatrz. Jedna sekunda to jest jaka część minuty? 60. No to zapisz. O, właśnie, kreseczka, tak. No, ale no chwileczkę, to będzie 60? Czekaj. No jedna sześćdziesiąta, właśnie, jedna. O, świetnie, tylko zawiń, tak. Czyli jedna sekunda to jest jedna sześćdziesiąta minuty. Dlaczego? No bo minuta ma 60 sekund. No brawo, oczywiście. Ale teraz masz trudniejsze zadanie, takie zadanie z gwiazdką z piątej klasy, wiesz? Jedna sekunda to jest jaka część kwadransa? O, widzisz, to będzie zadanie dla Ciebie. To jest zadanie 15 razy 60. No, zapisz to tutaj, zapisz to, jak to policzyć? 15 razy 60. No to napisz, tu na boku sobie, o właśnie. 15. Znaczy, 15 gwiazdki. Czekaj, no to napisz. Ja tu odstawię herbatkę. Już wiem, co zrobić. No,
No dobrze, no napisz 15 razy 60, ale na razie napisz, żeby było wiadomo, o co my w ogóle robimy. Tak. 6 razy 15 i dopisz 0. No właśnie, no brawo. 6 razy 15, tak, to jest ile? Szymonek, myślę, ja Państwu powiem, że to działanie to jest niewykonalne dla 80% maturzystów bez kalkulatora. Wiem, bo sprawdzałem, proszę Państwa. Wczoraj, przedwczoraj, rok temu, 5 lat temu. 900. 900, no świetnie. Szymonek nie potrzebuje kalkulatora, on to robi w pamięci. Napisz chyba nie 900. No ale nie. Tu napisz wynik 900. 900, tak. Świetnie. A tutaj napisz, jedna sekunda to jest jaka część kwadransa? O. Sekunda? Tak, jedna sekunda. 9. No. Jedna dziewiąta. Jedna? Nie dziewiąta, tylko jedna. No napisz, a potem to przeczytam, bo ty nie wiesz, jak to odczytać chyba. Tak, o właśnie. I wiesz, jak to odczytać? Jedna dziewiąta setna. Jedna dziewięćsetna, tak się czyta. Jedna dziewięćsetna. Powtórz. Jedna dziewięćsetna. Jedna dziewięćsetna kwadransa, tak. Czyli jedna sekunda to jest jedna dziewięćsetna kwadransa. Dobrze, a zobaczymy na nasz zegarek. Ile jeszcze zostało nam do przerwy? 5 minut. A która jest godzina w tej chwili, powiedz? 11.10. 11.10, świetnie. Dobrze. To wiesz co, to coś o ułameczkach, to ja ci zrobię taki rysuneczek. Popatrz. Nie trzeba szybko. Popatrz. To wolno mi. Tak. Trójkąt, jaki to jest trójkąt? Tak mniej więcej. Równoboczny. Mniej więcej równoboczny. Pamiętasz, jakie są kąty? Ile tu jest stopni? 60. 60. A ile wynosi suma tych trzech kątów? 180. 180. No to jest banał dla Ciebie. Tylko wiesz co, ja zrobię teraz taką rzecz. Tu zrobię środek, tutaj środek, tutaj środek, a Ty sam połącz te środki. Tak, o tak, tak, tak i tak. Będzie fajna figura. Będzie fajna figura, tak. I no popatrz. Czekaj. No tutaj, o. No może być, no nie? Ty sobie wyobrazisz, o co chodzi. I teraz ja zamaluję tutaj, coś zamaluję, a Ty powiesz, co ja zamalowałem, jaką część. O. Jaki tu ułamek jest zamalowany na czerwono? 1/4. No świetnie, 1/4. To był banan dla Ciebie. A teraz wiesz co? Teraz coś innego, patrz. Tutaj. Zamaluj 1/3, dobrze? Pokrój na trzy równe części. Tak. O, świetne. Na tym się wykłada, proszę Państwa, 80% maturzystów polskich. I zamaluj Szymonku tak leciutko 1/3. Tak zakreskuj bardziej. Bo szkoda mazaka, no nie? Dobrze. I popatrz. I teraz ty masz zadanie takie. To jest 1/3. Ale czemu ta 1/3 jest równa? Jak napisać inaczej, żeby była ta sama ilość jedzenia, że tak powiem? Popatrz. To jest na przykład tort jakiś, prawda? I patrz. To jest tort, który tu jest... Na przykład 2/6. 2/6. No to napisz tu ładnie. Tak, dla Szymonka to jest banał. Nie dla polskich maturzystów, proszę Państwa. Nawet czwórkowych. Dobrze, wiem, bo sprawdzałem wczoraj. 2/6. A dlaczego to jest 2/6? Przekonaj mnie, Szymonku. Bo 1/3 to jest to. Tak. A jakby było 6 kawałków, to by było tak. Ale jeszcze musisz tutaj. O właśnie, no tak, no Szymonek wie, o co chodzi. Dobrze. A czemu to jest równe jeszcze? 3/12. Czekaj. Mówisz, że 3/12? Ta 1/3? 4/12. O, właśnie, to napisz tutaj. 4/12. Świetnie. 4. Dlaczego? Przekonaj mnie. O, bo Szymonek tak zrobi i to samo by zrobił tutaj, prawda? I już może już nie róbmy. No, albo zróbmy, może by. O, świetnie, 4/12. Dobrze, a wiesz co? Tu możemy ten parking zmazać jeszcze na chwilkę? Tak. Zmarzymy. I wiesz co, ja napiszę tutaj dalej równa się, zobacz. I teraz już nie będziesz nic tu rysował, tylko napisz sam z głowy, czemu to jest jeszcze dalej może być równe. Co tu jeszcze można by dopisać? 24. No, spróbuj dopisać. O, nawet na zielono, właśnie. No ale tu będzie 24 na górze, Szymonku, w liczniku. Nie, zmarzymy to, nie? Tutaj. Ty już się poprawisz sam.
O, świetnie. Dobrze. A dopisz jeszcze równa się. No świetnie. Brawo, brawo Szymonku. Popatrz. Zobaczymy teraz. Patrz, mamy mazak dwukolorowy, prawda? A wiesz, popatrz, dlaczego te firmy nie. Wiesz co, byłbyś wielkim wynalazcą, gdybyś wynalazł takie mazaki, które z jednej strony piszą na przykład na zielono, a z drugiej na niebiesko, prawda? Bo to by była oszczędność, prawda? Zamiast czterech mazaków kupiłbym sobie dwa i miałbym z głowy, no nie? Dobrze. No to zakryjemy tutaj to, zasuniemy to, żeby nam nie wystygało, znaczy nie wysychało. A wiesz tak przy okazji. Wiesz dlaczego, jak mazak zostanie tak zostawiony, to on wyschnie? Wiesz dlaczego? Wiem, bo jak to jest powietrze, jakby nie było powietrza, to by to nie wyschło. Bo... Tak, tak, masz rację, bo jak tak zrobimy, to odcinamy dostęp świeżego powietrza do tego, prawda? Jakby było powietrze, to by... A po prostu tak, cząsteczki tej farby, która tutaj jest, one co robią, jak jest powietrze, jak tu krąży powietrze wokół tego? Suszą się. Znaczy, wiesz co, one ja bym było... one, wiesz co robią? One się odrywają, one wyskakują tutaj z tej powierzchni i lecą gdzieś tam dalej, po całym pokoju. One są takie malutkie, że ich nie widać. Ale jak one powyskakują, to ich tutaj nie ma i wtedy już nie da się pisać, wiesz? A jakby było jeszcze bardziej gorące, to by więcej chyba. Albo po prostu nawet nie cząsteczki tej farby wyskakują, tylko woda, bo to jest wilgotne, to jest mokre, prawda? I woda wyskakuje, cząsteczki wody wyskakują, robi się to suche i już nie chce pisać. Może być i tak, i tak. A jakby się spadło na wodę, to... A jak zasłonimy, to tam powietrza jest mało, to tam ich mało wyskoczy po prostu. I dlatego może być kilka lat dobry. Wiesz co, Szymonku, patrz, zobacz, którą mamy godzinę? 11:15. Tak, czyli kwadrans po 11, prawda? Czyli robimy przerwę, ale wiesz co, w nagrodę to ja ci opowiem coś o atomach jeszcze. Lubisz o atomach słuchać? Mhm. To popatrz, bo ja ci mówiłem, że jak są zbudowane atomy? Pamiętasz jak? Co jest w środku? Narysuj atom. O, właśnie, Szymonek narysuje, proszę Państwa, atom. Tak. I tak krążą. I to, no właśnie, i krążą po takich orbitach, tak? Czy te orbity są widoczne? Nie. Nie, to jest tylko tak narysowane, tak na niebie dla dzieci, no nie, żeby wiadomo było, że to tak krąży. Tak jak Ziemia wokół Słońca. Tak, też są takie orbity rysowane, ale te orbity my nie widzimy na niebie, prawda? To jest tylko tak na niby. A ja to mówię dlatego, że ja miałem ucznia wczoraj, który właśnie myślał, że te orbity są naprawdę. Tylko, że to był uczeń z gimnazjum, chodzący już wiele lat do szkoły, dlatego już był troszkę zdeformowany, jeżeli chodzi o myślenie. A Szymonek nie jest. I teraz Szymonku, popatrz, takie pytanie. Jak się nazywa ta kuleczka, która tutaj krąży? Pamiętasz? Atom. Znaczy atom to jest to całe, a ta kuleczka się nazywa, pamiętasz jak? Elektron. Tak, to jest elektron. Patrz, podpiszemy nawet, o, że to jest elektron. Elektron. A słuchaj, a jakie słowo się kojarzy ze słowem elektron? Coś podobnego, jakieś podobne słowo? Prąd, no bo prąd jest elektryczny. A wiesz, dlaczego się kojarzy elektron z prądem? Na przykład gitara elektryczna. Tak. A wiesz, dlaczego prąd i elektron to są rzeczy związane ze sobą? Wiesz dlaczego? A wiesz, na czym polega, że prąd płynie? Patrz, mamy tutaj jakiś drut, prawda? O, tu jakiś drut, o. I tym drutem, na przykład tu są słupy. O, patrz, jeden słup taki, no nie, tylko to trzeba by na prosto narysować. Jeden słup, drugi słup elektryczny i tutaj płynie prąd między tymi słupami, prawda? To wiesz, na czym polega przepływ prądu? Te elektrony tutaj tym drutem lecą, wiesz? One bardzo szybciutko lecą elektrony, wiesz? I na przykład patrz. Szybciej niż światło, czy nie? A mogą szybciej niż światło? No nie mogą. Pamiętasz prędkość światła? Przypomnij ją. 300 tysięcy. Kilometrów? Na sekundę. Na sekundę, tak. To one tak szybko nie lecą. Wiesz co, one lecą dosyć szybko. Szybciej niż dźwięk? Widzisz, Szymonku, tu mi zadałeś trudne pytanie, nie jestem pewien, ale znaczy jestem prawie pewien, że szybciej niż dźwięk, wiesz, prawie pewien, ale nie pewien na 100%. Są takie samoloty, że szybciej niż dźwięk. Tak. A to musiałbym sprawdzić, wiesz, z jaką szybkością poruszają się elektrony w drucie, pod jakimś tam napięciem, to tamto, natężenie, tu trzeba by różne tam, trzeba by to obliczyć, wiesz, albo znać z książek mądrych. Ja akurat tego nie pamiętam w tym momencie, kiedyś wiedziałem. Więc tak. To, że prąd płynie, to znaczy, że te elektrony tutaj tym drutem lecą po prostu. O, i po prostu tak. A skąd one wylatują, te elektrony? Wiesz skąd? Z Połańca. Z Połańca, no właśnie, bo tam jest co? Elektrownia. I popatrz, tutaj na samym końcu ja narysuję gitarę elektryczną. O, nie wiem, czy ją dobrze narysuję. Miałam.
O, tak, tutaj jest ta dziura, nie? A tutaj są te nie tak. Struny. Tam jest taka. No wiem, wiem, ale to tam jest nieelektryczna, to zrobimy elektryczną. Tu jest gitara elektryczna, tu ma te takie, o. Elektryczna to wygląda tak. I wiesz co, przecież, Szymonko, patrz, i teraz tak. Tu jest kabel i ten kabel podpinamy do gniazdka, prawda? On tutaj ma takie wtyczkę ma, prawda? I tą wtyczkę wkładamy do gniazdka, a do tego gniazdka dochodzi tutaj ten kabel od elektrowni, prawda? I teraz te elektrony z elektrowni lecą tutaj do twojej gitary i dzięki temu twoja gitara gra, prawda? Dzięki tym elektronom. Z tym, że popatrz, co robi elektrownia? Ona, co ona robi? Ona robi prąd, czyli ona robi ruch tych elektronów. I wiesz, jak ona robi? Ona po prostu wykorzystuje te elektrony, które krążą wokół tych jąder, bo to są jądra, odrywa je jakby ta elektrownia w pewnym sensie i ona mówi tak, że o, ty nie będziesz krążył tutaj wokół tego jądra, tylko ty masz lecieć do Szymonka, żeby Szymonek mógł grać na gitarze elektrycznej. Rozumiesz? Ale nie da się mówić tutaj. No nie, to wiesz co, to jak ja mówię, że ta elektrownia mówi, to ona nie mówi, tylko co ona robi, ta elektrownia tak naprawdę? Zabiera. Ona tam wielki ogień rozpala. Tam są wielkie piece, w których jest bardzo gorąco, prawda? Potem jest woda, ta woda się podgrzewa, tam są pewne turbiny, tam są magnesy też, dokładnie biorąc elektromagnesy. Więc Szymonku, więc jest mnóstwo różnych tam sztuczek takich magicznych, prawie że, żeby te elektrony leciały do twojej gitary, wiesz? Ale normalnie to te elektrony krążą wokół jąder. Normalnie, a nienormalnie to robią prąd te elektrony. Tylko teraz chcę ci powiedzieć taką rzecz, że popatrz, te jądra, zobacz, to jądro, to też nie jest taka kuleczka jedna, nie. W tym jądrze są inne kuleczki. Ja narysuję je innymi kolorami. Popatrz. Są takie kuleczki, które się nazywają protony, wiesz? Ja tu napiszę P. P to jest proton. A czemu czerwone? No, żeby były inne niż elektrony. Więc protony. Żeby się nie myliły. Żeby się nie myliły, tak. I wiesz co? I są jeszcze inne kuleczki, które się nazywają neutrony. Patrz. O, takie kuleczki. Napiszę tutaj N. Czyli popatrz. Sam atom to tak wygląda, że jest jądro, a jądro jest zrobione z kuleczek takich, protonów i neutronów. I jeżeli chodzi o wodór, bo ja ci mówiłem, że w wodorze jest jeden elektron tylko, prawda? W wodorze. H się pisze. H to jest wodór. To on ma, to wodór ma jeden elektron i w takim razie ma jeden proton tylko, wiesz? Jeden proton. A neutron może być albo nie być wcale neutronu, albo jeden, albo dwa. I wtedy są tak zwane izotopy. A jakby było dwa takie? To jakby chodziło. Wiesz co, popatrz. Ja by chodziło lepiej? Wiesz co, to jest ważne. To jest ważne. Ja, o. Ty Szymonku, mnie kiedyś pytałeś o bombę atomową, prawda? To wiesz co, wiesz kto chciał zrobić bombę atomową? Niemcy chcieli zrobić, zbudować. I oni potrzebowali tak zwanej ciężkiej wody. Słyszałeś o ciężkiej wodzie kiedyś? Tak, w basenach są. Wiesz co, w takich zwykłych basenach to nie ma ciężkiej wody. Bo ciężka woda jest bardzo droga, bo ty mnie pytałeś, co jest najdroższe na świecie kiedyś, nie? To ciężka woda jest chyba jest jedną z tych najdroższych rzeczy na świecie, wiesz, ciężka woda. Ona polega na tym... Myślę, że życie. Że popatrz. No, życie też jest ciężkie. Ty mówisz, że życie jest ciężkie, tak? Wiesz co, życie dorosłego jest ciężkie, ale życie takiego chłopca jak ty, 6-letniego, to nie jest chyba takie ciężkie, nie? Ale nie ciężkie, ale drogie. Znaczy drogie jest, no tak, życie jest drogie, tak. No i dla niektórych jest ciężkie. Więc popatrz, woda to jest H2O, prawda? Czyli woda to są dwa atomy wodoru i atom tlenu, tak na razie ci powiem. I jak jest normalny wodór, to on nie ma tych neutronów, wiesz? Potem jak jest wodór taki troszkę cięższy, to ma jeden neutron. A jak jest jeszcze cięższy, to ma dwa neutrony. I to jest tak, zwykły wodór, potem jest deuter, a potem jest tryt, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam. Ale to jest wszystko wodór, to H, to jest wszystko wodór. Czyli popatrz. Atom wodoru, jak wygląda atom wodoru? Ma jeden elektron, prawda? Jeden elektron ma i on krąży. Oraz musi mieć jeden proton. Musi mieć. Czyli jeden elektron. Jakby nie było, to co by było? Jakby nie było protonu, to nie byłoby w ogóle atomu. I koniec. I nie byłoby. Więc tak, musi być jeden elektron, jeden proton. Natomiast te neutrony to mogą być, mogą nie być. Może ich w ogóle nie być. Tutaj. Może być jeden, a mogą być dwa. Czyli są różne. A mogą być trzy? Wiesz co, tego też nie wiem, nie pamiętam w tym momencie, nie słyszałem o tym, ale kto wie. Chodzi o to, że ten wodór jest w trzech gatunkach. Taki zwykły wodór i taki inny wodór i jeszcze inny wodór. Taki zwykły wodór, cięższy wodór i bardzo ciężki wodór, tak to nazwijmy. I ten ciężki wodór w połączeniu z wodą daje ciężką wodę z tlenem,
ciężki wodór w połączeniu z tlenem daje ciężką wodę. I tą ciężką wodę Niemcy produkowali, wiesz gdzie? W Norwegii. Znaczy Norwegowie produkowali tą ciężką wodę dla Niemców i byli partyzanci, którzy zrobili taką rzecz, że się bali, że Niemcy zrobią bombę atomową, wiesz? I wiesz co zrobili? Jak Niemcy tą ciężką wodę transportowali w beczkach statkiem, to co zrobili partyzanci, jak myślisz? Żeby Niemcy nie zrobili bomby atomowej. Co zrobili z tym statkiem? No domyślasz się? Wysadzili ten statek w powietrze, żeby on zatonął. Wiesz, jest taki fajny film o tym. Nie pamiętam tytułu, ciężka woda może się nazywa czy coś, ale dobrzy aktorzy są i tam jest pokazane, jak oni, jak ci partyzanci to zrobili, że potrafili ten statek... Nie da się wysadzić w powietrze. Wiesz co, no zrobili po prostu wybuch wlał wodę do tego statku i cześć. Z tym, że oni zrobili tam kilka rzeczy, najpierw tą fabrykę zniszczyli, wiesz? Najpierw zniszczyli tą fabrykę, jak oni odbudowali, to wtedy chyba statek zniszczyli. Czy na odwrót, nie pamiętam, Szymonku, mniejsza z tym. W każdym razie już wiesz, że to ma wszystko związek z bombą atomową, prawda? Czyli już też będziesz wiedział po tej naszej lekcji, że jądro, to w środku, to jądro, składa się z czego? Z protonów i neutronów. A wokół tego jądra krążą elektrony. I powiem ci już tak zupełnie na koniec, że elektrony mają ładunek elektryczny, wiesz jaki? Ujemny, minus. A protony mają ładunek elektryczny jaki? Jak domyślasz się? Dodatni, plus. Protony są dodatnie. Nie wiedziałem, jak to powiedzieć. Czy dodać? No właśnie. Protony są dodatnie, a elektrony są ujemne. A neutrony są jakie? Jak myślisz? Domyślasz się? Tak. Takie same. Zerowe tak jakby. One są neutralne. Dlatego jest nazwa neutron. Czyli one nie mają ładunku w ogóle. Neutrony, wiesz? I to wszystko dzięki... I teraz jeszcze jest taka rzecz, że dodatnie z ujemnym się przyciąga. I dlatego to wszystko razem działa, wiesz? Dobrze, no musimy się teraz sobie pograć teraz w hokeja.